przestań z tym media, Marku. Przestań z tym media. Przestań. Czekamy, co na to powie magazyn EKG dowodzony przez Macie. Rozmowa parlamentarna, czyli aktualne komentarze i odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Codziennie, od poniedziałku do piątku o 16.15 w Polskim Radiu 24. Lucjan Olszówka, zapraszam. Autopromocja. Radio Koncita. Jest 9. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Intensywny deszcz i silny wiatr w wielu regionach kraju. Strażacy wyjeżdżali ponad 100 razy. 3 osoby zatrzymane po starciach w Poznaniu. Doszło do nich po czarnym proteście. Stany Zjednoczone zawiesiły dialog z Rosją w sprawie ustanowienia rozejmu w Syrii. Piotr Topoliński. Blisko 150 razy interweniowali strażacy podczas ostatniej doby. Najwięcej interwencji z powodu intensywnego deszczu i silnego wiatru było w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i śląskim, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontka. Zakazem handlu w niedzielę oraz świadczeniami majątkowymi sędziów zajmą się posłowie na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu. Dla województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia o silnych opadach. W górach może spaść się nawet do 40 litrów na metr kwadratowy. Na południu kraju strażacy prewencyjnie zabezpieczają workami z piaskiem domy i okolice górskich strumieni. Mariusz Błaszczak zapowiada, że dziś zarzuty usłyszą osoby, które zaatakowały policjantów po czarnym proteście w Poznaniu. Szef MSWiA powiedział w TVP Info, że napastnicy byli zamaskowani i obrzucili funkcjonariuszy kamieniami. Część manifestujących związana z grupami anarchistycznymi poszła w stronę ulicy Świętego Marcina. Tam spotkali policję, zaatakowali policjantów, rzucali kamieniami, mieli pomiarki. Policja zareagowała, zostali zatrzymani. Kiedy zostali zatrzymani, wtedy reszta tej grupy poszła w kierunku komisariatu policji. Myślę, że na pewno dziś zostaną przedstawione zarzuty tym ludziom. Będą to zarzuty dotyczące ataku na funkcjonariuszy. Po ataku na policjantów policja zatrzymała 3 osoby, kobietę i 2 mężczyzn. Rannych zostało 5 funkcjonariuszy. Moskwa wyraziła ubolewanie po decyzji Stanów Zjednoczonych o zawieszeniu dialogu w sprawie ustanowienia rozejmu w Syrii. Jednocześnie rosyjski MSZ zarzucił Waszyngtonowi niewykonywanie wcześniejszych ustaleń dotyczących Syrii. Maria Zacharowa, przedstawicielka rosyjskiego resortu spraw zagranicznych, powiedziała pierwszemu kanałowi rosyjskiej telewizji, że Waszyngton nie mógł wypełnić obietnicy rozdzielenia terrorystów od tak zwanej umiarkowanej opozycji w Syrii. Niezwykle ważny problem, wokół którego koncentrowały się rozmowy, to oddzielenie terrorystów od opozycji. Waszyngton nie wypełnił tego, co obiecywał przez wiele miesięcy. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ oznajmiła również, że Stany Zjednoczone nie wywarły nacisku na syryjską opozycję, by poprawić sytuację humanitarną w Aleppo. W efekcie rebelianci dokonali przegrupowania i mobilizacji swoich sił. Zdaniem Zacharowej, Stany Zjednoczone, nie wypełniając swojej obietnicy, próbują zrzucić siebie odpowiedzialność za sytuację w Syrii. Włodzimierz Pacz, Polskie Radio. Znacząco wzrosły kary za jazdę bez biletów w paryskich środkach komunikacji miejskiej. Za niektóre wykroczenia grozi nawet arszt. Operatorzy komunikacji miejskiej w regionie stołecznym tracą 1 000 000 euro dziennie. W dniu wjazdy na gapę przez pasażerów. Stąd drastyczny wzrost ceny mandatów za brak biletów. Zamiast 35 euro teraz trzeba kontrolerom zapłacić niemal 120. 50 euro kosztuje jazda pociągiem podmiejskim bez podstępowania biletu na dworcu w specjalnym urządzeniu. Tyle samo trzeba zapłacić
mówić o podatkach, bo z jednej strony pamiętamy wypowiedź abonamentu miesięcznego należącego do innej osoby. Taniej wychodzi, gdy płaci się gotówką kontrolerowi, ale w chwili, gdy bierze się od niego mandat do zapłacenia później, to jest on wielokrotnie wyższy. W przypadku pięciokrotnego przyłapania na naruszenie przepisów można się liczyć z dwumiesięcznym aresztem, grzywną wysokości 7,5 tysiąca euro. Także 2 miesiące za kratkami i 3,5 tysiąca euro grozi komuś, kto nie mając przy sobie dowodu tożsamości, podaje fałszywy adres i nieprawdziwe nazwisko. Paryż, Marek Grzejski, Potwierdza. 12 stopni w Białymstoku i Warszawie, 13 w Trójmieście i Łodzi, 14 we Wrocławiu i Gorzowie, 15 w Szczecinie. Przez Małopolskę i południowa na Zowsze, po Podkarpacie, Lubelszczyznę i Podlasie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna przeważnie od 12 do 15 stopni, na Podlasiu i w górach niższa od 8 do 12. Wiatr północno-wschodni i północny, umiarkowany i dość silny. Na wybrzeżu w porywach do 80 km na godzinę. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Jest 9.05, to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś w naszym studiu pani doktor Anna Czarczyńska, Akademia Leona Koźmińskiego. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry państwu. Pan Janusz Jankowiak, Polska Rada Biznesu. Dzień dobry. Dwa miesiące lata, a potem plucha, zimno, ciemno, przeziębienia, przygnębienie, bóle w kościach. No, tylko patrzeć, jak się zacznie. Oraz prognozy średnio i długoterminowe FUS. Fundusz nie jest w stanie spłacić zapadających w 2017 roku. Pożyczek. Obstilax to unikalne połączenie dwóch składników aktywnych, które ułatwiają wyprowadzenie. Obstilax dostępny w fioletowym opakowaniu z piórkiem. Dzięki któremu w ZUS-ie są pieniądze, by wypłacać na przykład świadczenia. I ten FUS musi pożyczać pieniądze. I on je pożyczał, jak rozumiem, od Skarbu Państwa, a teraz ich nie spłaci i rząd umorzy. Ten dług, czy ja dobrze rozumiem logikę tego zdania, które sam przeczytałem, ponieważ ja dobrze pan rozumie, ale po pierwsze tak. Produktów za pół ceny z okazji urodzin w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj z lotkacy. Ta forma pożyczka została wymyślona po prostu po to, żeby zgodnie z metodologią polską nie zwiększała deficytu, tak, bo to była normalna deficyt w FUS-ie, no i trzeba było pokryć potrzeby pożyczkowe były większe i on odbyło się to negatywnie na stanie finansów publicznych. Natomiast ważne jest, żeby pamiętać, że to umorzenie nie ma praktycznie znaczenia z punktu widzenia definicji Eurostatu. Jest obojętne, więc czy sobie to rząd odpisze, czy nie odpisze, to Eurostat i tak to policzy. No właśnie, bardzo niż Eurostat mnie interesuje tak naprawdę, no bo można umorzyć jakieś 39 miliardów nawet złotych, ale to jest tak, że zostanie umorzony i co? No bo przecież te pieniądze kiedyś były potrzebne. No one zostały wydane, zostały pożyczone, proszę pana, zostały już wydane, więc to trzeba się w ogóle nie przejmować. Znaczy nie, no nie trzeba się przejmować, oczywiście, dlatego to świadczy o tym, jak bardzo głęboka nierównowaga jest w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w dalszym ciągu będą się te wszystkie sztuczki dotyczące pożyczania zapisów, to są czysto statystyczne zabiegi, ponieważ fundusz ma permanentne deficyt. To samochody elektryczne. To jest najistotniejsze. Pani doktor Czarczyńska, może zwróciła uwagę, że na poziomie firm to się nazywa kreatywna księgowość i na ogół jest to coś, co jest ścigane z mocy prawa. No nie wyobrażam sobie, że jest ustawa, żeby ktoś ścigał. Na poziomie rządu, tutaj jak rozumiem, te zasady nie obowiązują. Tutaj jest pełna elastyczność, czyli z budżetu państwa jesteśmy w stanie dosypywać praktycznie w nieskończoność, bo chyba takie jest założenie. Tracimy transparentność, to znaczy takie widzenie, ile tak naprawdę kosztuje nasz system i jak powinniśmy go finansować w przyszłości. Ale z drugiej strony ktoś mógłby powiedzieć, nie odkrywam Ameryki, wiadomo było, że na emerytury potrzebujemy dużo pieniędzy, a więc potrzebujemy i nie starcza tych pieniędzy, które wpłacamy ze składek, więc właściwie to jest może nie tyle, że w porządku,
ale tak, nie ma tu nic nowego. Tak, idziemy dalej. Jeszcze jedno zdanie Jaruzelka. Znaczy, nie zgodził z taką konkluzją. Nie, bo pan próbuje to, skonkludować tak, że nie ma problemu. Nie, no jest ten problem, dlatego że robi się wciąż zbyt mało, żeby ten deficyt, który wynika z mniejszego przepisu składki wpływu składki niż bieżących wypłat, żeby ten deficyt zmniejszyć, wręcz przeciwnie. Ale zmiany liczne, które dotyczą różnych słupków, o odrębnych zasadach indeksacji, waloryzacji, one wszystkie prowadzą do zwiększenia ciągle niezrównoważenia pierwszego filara. I to jest moim zdaniem po prostu główny problem. My oczywiście rozmawiamy o emeryturach, bo to w konsekwencji prowadzi nas do tematu emerytur, pani wykryje na urząd 109. Dzień dobry. Dużo wyższa niż auto napędzie tradycyjnym, to takie od 80 do 220 tysięcy złotych. No, detaliczna kwota, to nie, ja tu się zgadzam z Januszem, że nie możemy przechodzić do porządku dziennego nad tym, tak, co się dzieje, no, bo popatrzmy jeszcze na skalę dotowania FUS-u, z którym ma tę tendencję rosnącą, popatrzmy z drugiej strony na sytuację demograficzną i w tych warunkach, jakie dzisiaj są, na projekcję wpływu składek i finansowanie emerytur, więc potrzeba reformy tego systemu jest niewątpliwa. Ja myślę, że są różne formy tej, w cudzysłowie, reformy otwarte, jasne, jawne, tak jak na przykład to umorzenie, które z punktu widzenia statystyk europejskich i tak będzie prezentowane jednolicie, czy to jest umorzenie, czy to jest dotacja. Natomiast dla potrzeb statystyki krajowej, czy prezentacji krajowej, to się zgadzam tutaj, że to jest pewna forma prezentacji korzystnej. Czyli rozchodzi się o to, że są jakieś zasady dotyczące pokazywania tego, czego nam brakuje w finansach. Na potrzeby własne my sobie umorzymy i pokażemy, że jesteśmy życi, tak, jeśli chodzi o długi, o te 39 miliardów. W Unii Europejskiej i tak będą oni tam wiedzieli, że te 39 miliardów musieliśmy kiedyś dorzucić. Ale najważniejsze jest to, że nasi słuchacze tak czy inaczej emerytury i swoje świadczenia dostaną. Ale ja bym chciał jednak usłyszeć na wniosek dla nas wszystkich. Co z tego wynika? Bo dzisiaj rozmawiamy trochę, ja ironizuję oczywiście, o takim umorzeniu 39 miliardów złotych. To jest oczywiście absolutnie kosmiczna suma i dla takiego człowieka jak ja kompletnie nie do wyobrażenia. W ogóle nawet nie wiem, na co mam sobie to przeliczyć. No, to jest no, po prostu, znaczy to prawie 40 miliardów złotych, więc półtora roku, 500 plus, no prawie dwa lata, właściwie prawie dwa lata 500. I to, że w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych brakuje pieniędzy i musimy dokładać do niego pieniądze, żeby wszystkim nam wypłacać świadczenia, czy tym, którzy są uprawnieni, no to wiem. Ale ja wcale nie Państwa nie namawiam do tego, by nasze problemy jakoś nastraszyć, tylko czy właściwie mamy jakiś wniosek konstruktywny, który należy wysłać z tej informacji. Nie wiem, czy on jest wnioskiem konstruktywnym, ale ja mogę zmentować to, o czym powiedziała Irena. Januszenia, w kwestii stanu systemu emerytalnego jedno zdanie. I ono nie jest chyba poruszające. Otóż ten system w tym kształcie jest nie do utrzymania. I to jest najlepszy dowód na to, to umorzenie tych 39 miliardów. No to ma też swoje dodatki. Ja jeszcze żywię obawy, jeśli wolno jedno zdanie dodać, że naszym dość swobodnym podchodzeniu do, przez rząd do stanu finansów publicznych może to otworzyć furtkę do kolejnego zapożyczenia się przez ZUS. Ewentualnie, o czym możemy porozmawiać w dalszym pewnym czasie, o ile pan redaktor ma taką ochotę, oraz ewentualnie to jakieś bardzo poważnej reformy samochodów elektrycznych, całego systemu podatkowego, łącznie z systemem składkowym, czyli jakiejś formy tej ujednoliconej daniny, która moim zdaniem za krótko, żeby o tym teraz mówić, ale ona jest pewną formą uratowania systemu emerytalnego. Ale to ja przypominam, ja wspomniałam o tym, że są też formy jawne, takie transparentne, jakie formy ukryte, bo przy tym wspomniałeś o tym jednolitym podatku, to oczywiście ja uważam, że nie mówi się, że jego celem, jak ja sądzę, jest także
ma też powstać polski niewielki 3-4-osobowy samochód. Tak, żebym ja zrozumiał, czyli w jaki sposób to ma zadziałać. No tak, no, tak zadziała, że jeżeli będzie zamiar, dzisiaj, to jest w ogóle szeroki problem. Czy możemy tutaj szeroko o tym mówić teraz? Kontrolowane przez państwa. No dobrze, no to myślę, że to jest dla naszych słuchaczy dosyć interesująca sprawa. Otóż zapowiedziano, że za kilka tygodni będą podane szczegóły jednolitego podatku dochodowego od osób fizycznych. Trzeba się zastanowić, czy to i ten jednolity podatek od osób fizycznych ma zastąpić trzy dotychczasowe ciężary publiczne, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę na ubezpieczenie społeczne. Wydaje mi się, że mówiąc w skrócie ZUS i składkę na ubezpieczenie zdrowotne, czyli zasadnie, chyba żeby znaleźć taką niszę rynkową, w którą wejść, na przykład jak mamy samochody w dostawce. To oznacza, że jeśli chodzi o transport, tutaj mamy szansę na podwójkę to własnymi pojazdami. Mamy ona wypadła, ale ona wypadła i ona nie wypadła definitywnie. Także dopóki nie będziemy mieć tych założeń jawnych, chyba że ty masz tutaj dane niejawne, kolej podmiotową, rzeczywiście to nie mogę powiedzieć. To naprawdę mamy dużo nie warto było być wspierać, drogi, którą zmierzamy. No powiedzmy, że jest ZUS i podatek dochodowy od osób. ZUS i podatek dochodowy płacimy razem i faktycznie tak ma być w przyszłości. Jaka to jest ukryta forma dotacji do systemu emerytalnego? No taka, że dzisiaj osoby fizyczne, które uzyskują wysokie dochody, mają granicę, czyli próg, od którego, powyżej którego nie pobiera się składek na ubezpieczenia społeczne. Czyli tak zwana kwota graniczna. Powyżej około 30% przeciętnego wynagrodzenia. I od tego powyżej tej kwoty nie pobiera się składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli składka na ubezpieczenie społeczne zostanie wmontowana w system podatkowy i podatek będzie pobierany według różnych stawek, a przedziałów będzie kilka, a nie dwa jak dzisiaj, to oczywiście osoby, które uzyskują wysokie dochody, będą płaciły podatek według wyższych stawek, czyli podatkiem przejmie się tę niepłaconą składkę powyżej 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Płaci odpowiednio dużą wypłatę. Tego nie wiemy. Na tę chwilę wynika, z tego wynika, że ten limit 250% kwoty do ubezpieczeń, do świadczeń emerytalnych pozostanie. Elektryczna, czyli wspomagana elektrycznie, czyli składka, możemy to dowozić, emerytura, pieczywo, z granicy. Owoce, bardzo nam się warzywa, leki, gdzie te ilości nowych, ale wnioski są takie, że być może w tym jednolitym podatku będziemy płacili podatki wyższe, przynajmniej niektórzy, ci, którzy lepiej zarabiają, ale nie oznacza to, że w przyszłości dostaną wyższe świadczenie, nawet jeżeli będą płacili wyższe, ten jednolity podatek. Czy pan dobrze wyjaśnia, bo to jest rozumiem, wygląda w ten sposób, że trzydziestokrotność jako taka zostanie zlikwidowana, ale liczenie przykładu składki do tej 30-krotności, która będzie oznaczał adekwatną emeryturę, pozostanie po przekroczeniu tej 30-krotności, jak człowiek przejdzie, ponieważ tutaj będzie, tam nie ma już podatków PIT-owskich, prawda, ani żadnych innych, tylko jest jednolita danina, więc po dobiciu do tej granicy 30-krotności pieniądze nie są odprowadzane ze składki do ZUS i likwidowane. Natomiast podatek płaci się dalej. A państwo odsyłamy się na stronę Gospodarka Polski Radio.pl. Krótko mówiąc, dosyć bolesne dla niektórych na pewno, ale ciągłe z od zapowiedziane przez premier Theresę May rozpoczęcie procedury wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przed końcem marca 2017 roku wskazuje na twardy Brexit bez zachowania swobody przepływu osób z tą brytyjskiej gazety. Przy wypłacie emerytur i tutaj to niezależnie od systemu, jakbyśmy to regulowali, bo po prostu mamy taką sytuację demograficzną. Drugi, no to, że nie zakończymy tą ekwiwalentność wpłaty tego, co możemy od systemu uzyskiwać, to też jest pogłębiające się. Może się to okazać politycznie bardzo trudne. Widział negocjacje handlowe oparte na logice cios za cios albo bezkompromisowy sposób, w jaki Unia Europejska traktowała kolejne rundy rozmów dotyczących ratowania Grecji. Nie powinien być wątpliwości, że apelowanie do przyjaźni nie wystarczy wobec Brukseli, oceniła gazeta. W podobnym tonie wystąpienie May komentuje do Times, zwracając uwagę na potencjalne kłopoty polityczne związane z próbą radykalnego opuszczenia Unii na własnych warunkach.
ale być może wcale nie jest to niesprawiedliwe i o tym porozmawiamy w części drugiej. W obliczu Brexitu i innych wyzwań. Porozmawiamy w naszej dzisiejszej debacie poranka. Robert Walenciak, dzień dobry. Ze mną w studiu doktor Bartosz Myrzyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry. Oraz Agata Paszkiewicz, naczelna redakcja publicznej Międzynarodowej Polskiego Radia. Dzień dobry. Drodzy Państwo, jak przebiegać będzie Brexit? Wiemy, kiedy ten proces się zacznie, czyli marzec 2017. Wiemy, że potrwa około 2 lat. No ale o co będą się spierać? Co to znaczy na twardo, a co to znaczy na miejscu? Widzę resztki cen. Nie wiadomo, co chodzi, to chodzi o pieniądze. Nadal wszystko będą się spierać o to, na jakich warunkach Wielka Brytania opuści Unię Europejską oraz czy Wielka Brytania będzie miała dostęp do jednolitego rynku. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że my mówimy trochę o pakcie medialnym, bo jak wczoraj powiedział rzecznik Komisji Europejskiej, tak by było, jeżeli Komisja Europejska nie uzyska pisemnego jakby takiego określenia, albo takiej informacji, że Wielka Brytania opuszcza znaczną Unię Europejską, no to nie mamy o czym rozmawiać, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że w tym wystąpieniu Theresy May było wystąpienie konwencji partyjnej Torysu Birmingham. To jest póki co fakt medialny, a nie fakt polityczny. Natomiast przypuszczam, że Unia Europejska, szczególnie wyznaczając Francuza do głównego negocjatora, pokazuje, że to nie będą miękkie, lekkie negocjacje. Tym bardziej, jak pan Rosy wcześniej zauważył, my widzieliśmy, jak Unia Europejska potrafi negocjować z takim państwem jak Grecja. Więc myślę, że to naprawdę będzie proces długotrwały, bardzo, można powiedzieć, politycznie krwawy. Tym bardziej, że Unia Europejska nie może zgodzić się na to, co przechodzi Theresa May, że oni by chcieli bardzo mieć dostęp do jednolitego rynku i ograniczyć się grać. I tak się nie da. To tylko pytanie zbiera siły przed tymi negocjacjami. Pewnie tak, zresztą ciekawe, co pan doktor powiedział, że to jest bardziej fakt medialny. Przypomnijmy, że też negocjacje miały rozpocząć się, czyli praktycznie artykuł 50 miał wejść w życie pod koniec 2016 roku. Takie były oczekiwania. Nikt z brytyjskiego rządu nie chciał powiedzieć, kiedy te negocjacje tak naprawdę się rozpoczną. No i kiedy wreszcie pani premier Theresa May wskazała ten konkretny termin, wszyscy bardzo się ucieszyli. No i jest to bardzo ważną wiadomością, jak rozumiem, dla wszystkich stron, pewnie przede wszystkim do ściany unijnej. Optymistycznie, no to przecież Unia Europejska naciskała mocno na Wielką Brytanię, żeby wreszcie podała termin rozpoczęcia negocjacji. Powiedział wręcz, że piłka jest po stronie Wielkiej Brytanii i czas wreszcie tą piłką zagrać. Przeciwnicy porozumienia twierdzą, że daje ono za duże uprawnienia globalnym korporacjom, czy zagraża jakości żywności. Rada Ministrów również nie jest w sprawie umowy jednomyślna. Na ostatnim posiedzeniu, na którym CETA była omawiana, nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. Ponad 6 tysięcy migrantów uratowano tylko wczoraj na Morzu Śródziemnym. Włoska Straż Przybrzeżna ocaliła pasażerów 36 łodzi i pontonów, które wypłynęły z Libii. To rekordowa liczba osób uratowanych przez włoskie służby jednego dnia. 9 osób nie przeżyło przeprawy przez cieśninę sycylijską. Słuchasz informacji TOK FM. Przeprosin oraz miliona złotych za zadośćuczynienia domaga się Polska wytwórnia papierów wartościowych od Ringier Axel Springer Polska w związku z publikacją artykułu Wielki strach w fabryce dokumentów. Artykuł w jednym z lipcowych wydań tygodnika Newsweek Polska zawiera zdaniem wytwórni liczne oszczerstwa oraz treści krzywdzące i godzące w dobrej niespółki. Informacje przedstawione w publikacji są według spółki nieprawdziwe co do liczby i co do jakości. Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił już pozew o ochronę dóbr osobistych. Część rosyjskich wojsk postawiona w stan najwyższej gotowości. To z powodu ćwiczeń podsumowujących ostatnie szkolenia Zachodniego Okręgu Wojskowego, podaje agencja TASS. W tej chwili pod oddziałem przemieszczają się do wyznaczonych miejsc, gdzie będą ćwiczyć ataki rakietowe z wykorzystaniem systemu Iskander. W sumie w ćwiczeniach weźmie udział ponad 500 wojskowych wyposażonych w 50 jednostek uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Bardzo jej się nie podoba to, że Szkocja nie jest brana. Synoptycy ostrzegają przed opadami w całej południowej Polsce i na Mazowszu, szczególnie intensywnie popada na Śląsku, Małopolsce i na Podkarpaciu. Sporo słońca, natomiast na wybrzeżu na termometrach 12 stopni w
w Stoku i Warszawie, 13 w Trójmieście i Łodzi, 14 we Wrocławiu i Gorzowie, 15 w Szczecinie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Mamy problem w Szkocji, mamy zewnętrzne problemy i wśród torysów, a i wśród Labour, prawda? Więc cóż tam się dzieje? Czy oni wreszcie się uspokoją, czy będziemy przez najbliższe miesiące, lata mieli kompletny bałagan na wewnętrznej scenie politycznej Wielkiej Brytanii? Ekonomia, kapitał, gospodarka, moim zdaniem będziemy mieli wyrównanie problemu się kryzysem politycznym, ale też ekonomicznym, bo proszę zwrócić uwagę, że po wczorajszym wypowiedzi Teresy May euro umocniło się w sposób nieprawdopodobny do funta sterlinga. Londyńskie sieci ciągle płacze, czyli to jest tak, że oni ciągle nie mogą z tym pogodzić, bo prosty przykład Państwu poda. No to jeżeli faktycznie Unia Europejska powie, że no, nie ma dostępu do jednolitej kultury, w zasadzie londyńskie sieci traci na znaczeniu, czyli po prostu ten rozwój z orzeczeniem winy, która będzie chciała jakby zadeklarować. Świat jasno wyraźnie, że Wielka Brytania staje się w takim globalnym w układzie handlowym, wyspą na uboczu, prawda? I w tym momencie siłą rzeczy to kryzys będzie się pogłębiał, bo nagle się zacznie szukanie winnych, prawda? Kto za to odpowiada, prawda? Czy my, czy elity, czy obywatele, czy Szkocja, czy Walczycy, czy Anglia, prawda? Czy Irlandia Północna? W sensie, że to się zacznie naprawdę ale też wielu ministrów rządu Camerona, którzy wszystko swojemu premierowi mówili, i jasne wyraźnie, że projekt to jest to, prawda, i że teraz będzie niepodległe, suwerenne państwo brytyjskie. Ale chciałem też zwrócić uwagę, że ten czas, o którym mówimy, może być pogłębiać ten kryzys. Bo ja sobie sobie zapisałem, że mamy tak, marzec 2018, początek negocjacji. Ale już w czerwcu 2019 roku są wybory do Europarlamentu. Informatyzacja, czy do tego czasu Unia Europejska mówi, no dobrze, słuchajcie, no to my robimy wybory do Europarlamentu bez komisarza jednego sobie tu, nie wiem, albo połączymy z jakimś innym komisarzem, prawda, bo tym, to się wiąże z obszarną stanowisk, prawda, później. Zarobimy z kadrą biurokratyczną, z Strasburga, z Brukseli, kadrą dyplomatyczną, gdzie Brytyjczycy są absolutnie jednym z wiodących narodowości w dyplomacji unijnej. To są problemy faktyczne, radykalne, na które Wielka Brytania musi odpowiedzieć bardzo szybko. I więc Teresa May powiedziała, że rozpoczynamy w marcu, no to ja mówię, no to czerwiec 2019, no to ja w takim razie życzę pani premier, żeby do tego czasu uspełnić negocjatorami, żeby wynegocjowała dobre warunki, tym bardziej, że Unia Europejska, przypuszczam, że czapkami na kryj biurokratycznie liczebnie, to, że w sensie jak będą te tu negocjacyjne, to po prostu jak Unia Europejska się weźmie do kupy, to po prostu przez tę brytyjską wersję może po prostu jakby korzystajmy na własną odpowiedzialność, po prostu to wtedy jest prawda. Ale ja nie odczułem problemu żadnego ani z tą stroną, ani z rządowymi informacjami, tylko tak jak pan doktorze powiedział o tym, że są informacje od rządu, więc można wykorzystywać to sobie pomyślałem, no a potem na przykład mamy interpretację podatkową też w cudzysłowie. I potrafią one się zmieniać. Taka logika tabloidów absolutnie inna niż logika poważnej pracy Guardian. No już do tej łaski dzieci to powiem tak, że to jest informacja ogólna ze strony rządowej, ale mamy informacje także resortowe na stronach niektórych resortów, które się wiążą ściśle z działalnością gospodarczą, na przykład Ministerstwa Finansów. I tam też te informacje porównywałam jedne z drugimi, nie zawsze są już dzisiaj wspólne, ale miejmy nadzieję, że będą spójne, tak jak w zachodniej Europie, klikniemy sobie stronę rządową, przeczytamy i będziemy się czuć pewnie. Absolutnie trafiła pani do tego, że wiele bardzo ciekawych artykułów Wielkiej Brytanii było na ten temat, rzeczywiście w trakcie tej debaty napisanych, że politycy są poważni politycy, nawet tak jak to, jeszcze jedno, może byłoby całkiem dobrze, gdyby jeszcze ta Unia Personalna objęła w zakresie spraw podatkowych ministra sprawiedliwości. Obok faktów, obok tej rzeczywistości, która istnieje. Nie mówię o personalizacji, tylko mówię o personalizacji. Takim motorem tego wszystkiego były też ostatnio tabloidy, które nie chcę wyrzucać minister Żebry, nie ja jestem od wyrzucania. Moim zdaniem niepokojące,
jednak emocje w Brytyjczykach. Ja w tym momencie nie jestem w stanie sobie przypomnieć niektórych tytułów, że sam na kilka dni przed tym referendum, ale pewnie jest tak, że jeżeli zastanawiamy się nad zjawiskiem rosnącej ksenofobii w Wielkiej Brytanii i tych incydentach, które mają miejsce po referendum, to jest pytanie, czy to jest problem systemowy, czy to są incydenty, ale na pewno pewne demony w Wielkiej Brytanii zostały uwolnione, czy to przez Majdera, czy to przez Wiki, czy to właśnie przez tabloidy, które rzeczywiście są bardzo mocno uczestniczyły. Zawsze mówiło się, że elity brytyjskie są bardzo zgodne na to nazwijmy, że zawsze liczą się interesy brytyjskie. A nie tego, co jakieś tworzymy jako emocje. Zaplecze, bardzo, również do wzrostu gospodarczego, bo na tym się opiera Brexit, że to referendum było w dużej mierze buntem przeciw tym elitom, prawda? Bo oczywiście to był głos przeciwko Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, ale pod tym wydaje mi się, że było wielkie rozczarowanie, gniew i frustrację Brytyjczyków na to, jak wygląda brytyjski establishment, jak te elity oderwały się zupełnie od rzeczywistości zwyczajnego Brytyjczyka. Absolutnie, bo Brytyjczycy to jest naród handlowy, naród racjonalny, naród liberalny, oświecenie i tak dalej, ale ten establishment bardzo zmęczy Brytyjczyków. Wróćmy uwagę do Manchesteru, prawda? W czerwonym mieście, stolicy lejburzystów. Robotnicy osiedla głosują za wyjściem, to widzimy, jak się rozjechał ten racjonalny argument z przegranym globalizacji. Otóż w ramach przygotowań do rozmawiamy tego tygodniowego szczytu Banku Światowego i Funduszu Walutowego, który będzie w Waszyngtonie, ukazał się taki raport Banku Światowego, który analizuje pokryzysowe rozpiętości w skali globalnej w świecie dochodowej. Mit, jak wiadomo, jest taki, że te rozpiętości rosną po prostu, mało tego, one sprawiają, że to populiści dochodzą do władzy, otóż tam są przytoczone fakty, liczby konkretne. Dwukrotnie większa liczba krajów w skali globalnej zmniejszyła skalę rozpiętości dochodowych niż ta, która je powiększyła od roku 2008 po kryzysie. Ludzi, którzy żyją w ekstremalnym ubóstwie, to jest poniżej dolara, posiedzenie zapadnie na niej decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. Zdaniem głównego ekonomisty Banku Societe Generale Jarosława Janeckiego rada nie zmieni wysokości stóp. Jednym z powodów jest deflacja, czyli spadek cen rok do roku. Największy spadek nierówności, to ciekawe, w grudniu, natomiast to są takie kraje w pobliżu zera są bardzo prawdopodobne, a inflacja na plusie pojawi się w dużym prawdopodobieństwem w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Natomiast to nie będzie to już na tyle wysoka inflacja, aby należało myśleć o stopach procentowych. Decyzja w tej sprawie zapadnie jutro. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Poziom stóp wpływa na wysokość oprocentowania kredytów i lokat w polskiej walucie. Na Pomorzu Zachodnim dziś zjazd kresowych żołnierzy Armii Krajowej. Na uroczystości obecny będzie szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kaszczyk. 35. edycja święta rozpocznie się tą świętą w kościele świętego Piotra Apostoła. Tam po mszy zostanie odsłonięty pomnik poświęcony żołnierzom AK z kresów wschodnich. Południe w Domu Kultury odbędzie się okoliczne akcjowe spotkanie połączone z wykładem historycznym. Zjazd w Międzyzdrojach zakończy okolicznościowy drugi dzień sesji Parlamentu Europejskiego. Europosłowie decydują m.in. o ratyfikowaniu Światowej Konwencji w sprawie zmian klimatycznych. Jeśli Parlament w głosowaniu wyrazi zgodę, to w tym samym dniu odbędzie się uroczystość ratyfikacji porozumienia klimatycznego z Paryża. Dokumenty w imieniu całej Unii podpisze przewodniczący Parlamentu Europejskiego Marcin Schulz. Ceremonii w Strasburgu weźmie udział sekretarz generalny ONZ Pan Kimun. Unia chce, żeby porozumienie klimatyczne weszło w życie jak najszybciej, mimo że nie wszystkie państwa je ratyfikowały. Dlatego zdecydowano, że Parlament ratyfikuje dokument w imieniu państw członkowskich. Zgodzili się na to ministrowie środowiska 28 krajów Unii podczas nadzwyczajnego spotkania w Brukseli. Innym głosowaniu posłowie zdecydują o załączeniu unijnego zakazu eksportu produktów stosowanych do wykonywania paryskich.
śmierci lub tortur. Wśród posłów przeważa opinia, że Unia nie powinna ułatwiać tego procederu dla polskiego radia. Strasburga, Andrzej Deber. Nie wiem, czy można uznać je za kluczowe, ale jest to wątek, którego absolutnie nie można pominąć, chyba rzecz Peter Schultz nawet nie będzie w stanie ukrywać, być może nawet nie będzie chciał. Premier Morawiecki mówił kilka dni temu o jednolitym podatku, czyli tym, co nam się szykuje. Ci, którzy zarabiają więcej, powinni płacić troszkę więcej. Troszkę więcej. No, mamy tutaj problem z interpretacją słowa troszkę i tak dalej. A może to było troszeczkę? Nie było troszeczkę, przypadkiem? A i troszeczkę, to było troszeczkę, to było troszeczkę, to nam zmienia obraz. Jest też profesor Tomasz troszeczkę w kategorii podatkowej. Dzień dobry, panie profesorze. No ja myślę, że troszeczkę to jest takie minimum. Czy Unia ma interes, by potraktować Może ja teraz dokładnie, przepraszam, nie chciałem nikogo wprowadzić w błąd, jeżeli przypomnę, że pani premier Beata Szydło, przeczytałem to na stronie w dziennik.pl, pierwsza, która mi wyskoczyła, która nam wyskoczyła, Tomkowi Kopce, dokładnie 14 września 2015 roku, a więc jeszcze przed wyborami. Beata Szydło, jeszcze nie premier, nie podwyższamy podatków, chcemy sprawić, że ci, którzy uczciwie płacą podatki w Polsce, nie będą mieli czego się obawiać. No dobrze, czyli obietnica o niepodwyższaniu podatków może nie będzie zrealizowana i podatki będą podwyższone, ale przynajmniej wiemy, że prawdopodobnie tylko dla niektórych, części tych, którzy zapłacą, którzy są bogaci. Proszę jak najszybszego Brexitu. Prawie dla wszystkich, ponieważ będzie podwyższona stawka VAT utrzymana. Podatek VAT właśnie będzie. Panie redaktorze, to wszystko zawsze jest kwestią interpretacji. Właśnie ktoś mówi generalnie, że obiecujemy przed wyborami, że nie podniesiemy podatków, a później je podnosi. To zawsze wtedy mówi tak, podnoszę niektórym, ale niektórym nie podnoszę. Podnoszę albo obniżał nawet, prawda? Czyli generalnie mierzy się jakby w takim, wie pan, uśrednionym pojęciu tych obietnic. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby jednak kupować w podejściu tego projektu, ale będzie niedługo w sposób poważny. I wie pan, jak się kupuje podejść do jednolitego podatku, tak? Jedzie jednolitej daniny, prawda? I jak się w ten sposób próbuje podejść, to zaraz się teraz pojawia problem. Szczególnie dla ekspertów, dla ekonomistów. Dlatego, że projekt może być nawet atrakcyjny z punktu widzenia podstawowe interesy zwiększenia regresji, reklina podatkowego, który jest w zasadzie w Polsce degresywny, prawda? I muszę powiedzieć tak, żebym zrozumiał. Znaczy, krótko mówiąc, te daniny, które obciążają, czyli nie tylko podatki od dochodów, ale również składki, z powodu takiego skalibrowania tego systemu dla zamożnych są w tej chwili znacznie mniej dolegliwe niż dla tych, którzy zarabiają mniej. I tego nie ma co kwestionować z faktami. Czy tak jest? Tak, że tak jest. Nie ma co. To jest bogate. Po prostu niedobrze. Porzućmy ten zwyczaj polemizowania z faktami, ale zmierzamy do tego, że po prostu problem się pojawia. Jest zawsze problem merytoryczny i problem kontekstu, który się coś pojawia. I teraz, jeżeli ktoś nam przedłoży ten projekt, to my mamy prawo i obowiązek oceniać go w kategoriach eksperckich. Ale nie możemy abstrahować od kontekstu, w którym on się pojawia. A ten kontekst jest taki, że ten projekt ma doprowadzić obecny rząd do zwycięstwa w następnych wyborach. I pytanie w związku z tym jest takie, czy nie byłoby właściwe, żeby taka reforma, która jest zasadniczą reformą systemu i podatkowego, i danin w Polsce, była procedowana w nieco inny sposób niż to rozmawiający? No na przykład taki, żeby ta koncepcja była poddana w tej chwili dyskusji, obróbce, a wprowadzana tak, jak to się robi w cywilizowanych krajach, czyli na przykład w następnej kadencji. Tak się to robiło, wie pan, w Niemczech. Tak zrobił PiS, przepraszam, Janusz, przerwę, kiedy spłaszczał opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawie
przeprowadzą dwustopniową skalę podatkową. Że Polacy, którzy tam mieszkają, ja uważam, że po prostu, wie pan, no, jeżeli ma, bo to likwiduje nam przynajmniej jeden problem, który mają eksperci, do Polski. To nam grozi. Rzutowania kontekstu na ocenę merytoryczną projektu. Po pięciu latach to oczyszcza mieszkający tam Polacy mają prawo do bycia rezydentem. Powoduje, że tak później mogą zostać wpływ na obywatelstwo. I to już koniec. Zmienił trochę tor tej dyskusji na bardziej polityczną niż polityki społecznej. Łatwiej być Brytyjczykiem niż Polakiem, tym bardziej, że można mieć prawo do obywatelstwa. Niemniej jednak. I Polacy po prostu będą łatwo przychodzić na jako rezydenci, później będą przyjmować obywatelstwo. Ale to jest pierwsza masowa fala, to jest 2004 rok, 2005. Siłą rzeczy oni już spełniają wszystkie warunki. Ale proszę zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że nagle Teresa May powie ludziom, że nie spełniają tych warunków, że pan przyjdzie do Calais, chce sobie się odpacerować, prawda, potem przepłynąć pod Dover. W samej Unii Europejskiej 2 miliony brytyjskich obywateli. W Irlandii, na Malcie. No to przecież to jest grupa narodowa numer jeden. Więc to jest tak, że to działa w bystro. Jeżeli Wielka Brytania będzie chciała bardzo radykalnie postąpić z tymi osobami, które nie spełniają tych warunków, to musi się liczyć z tym, że po prostu jest zasada wzajemności i Unia Europejska, przynajmniej część państw. Ja mówię, że wszystkie, bo kilka profesorów zwrócił uwagę, część państw, jak Niemcy, będą starały się łagodzić. Ale jednak to Unia Europejska jest takim kolektywem, prawda? No jeżeli nagle zobaczymy, że Niemcy Litwini, prawda, są odsyłani, to przypuszczam, że Litwa też będzie pierwsza, która powie na Radzie Europejskiej, że skoro weto za we. Ale przypuszczam, że teraz sama ma tego szczeba. Teraz będą informacje w radiu. A tym w zasadzie będzie każdy tracił, choć Wielka Brytania bardziej. No plus, proszę zwrócić uwagę, że nawet jeżeli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, to dalej jest członkiem Światowej Organizacji Handlu. A WTO już niejednokrotnie mówiło, prawda, że nie może, prawda, że państwa członkowskie tej organizacji nie mogą na siebie nakładać jakich, prawda, takich barier celnych. Chociaż ostatnie zderzenie między Zachodem a Rosją pokazuje, że Światowa Organizacja Handlu to jest bezbronna, prawda, i nic nie może powiedzieć, prawda, bo w zasadzie i Zachód, i Rosja w zasadzie łamią postanowienia tej organizacji, a nic się nie dzieje tak naprawdę. No, jeżeli Brytyjczykom ten twardy Brexit nie pasuje, jest dla nich gorszy, to dlaczegoż chcą tego twardego Brexitu? Ja jeszcze chciałam słowo dodać do tego, co mówił pan doktor, o tym, że rzeczywiście na pewno nie będzie tak, że pani Theresa May powie, dobrze, w takim razie wszyscy Polacy niech się spakują i jadą do Calais, ale dzisiaj w Guardianie możemy przeczytać o tym, że minister zdrowia w Wielkiej Brytanii na trwającej cały czas konferencji konserwatystów w Birmingham ogłosi taki plan reformy struktury polityki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii, którego celem jest ograniczenie uzależnienia tego systemu zdrowia w Wielkiej Brytanii od imigrantów. Co oznacza, że jasne, to nie jest tak, że kiedy te negocjacje za 2 lata się skończą, wszyscy będą musieli się spakować i wyjechać, ale te kroki są podejmowane. Także zresztą też pewnie warto przytoczyć słowa samego ministra spraw zagranicznych Borisa Johnsona, który powiedział wczoraj bardzo jasno, że nie ma żadnego kompromisu między wspólnym rynkiem a swobodnym przepływem pracowników, że tutaj absolutnie nie należy jednego z drugim łączyć i Wielka Brytania nie postrzega tego jako jakiegoś korzuca w związku z tymi negocjacjami. Także pewnie to jest ważne. Ważne też w tym wszystkim jest pewnie to również, w jakiej sytuacji jest sama Unia Europejska, bo zapytałeś się na początku, czy to jest w interesie Unii Europejskiej, żeby ukarać Brytyjczyków za Brexit. Z jednej strony, tak jak pan profesor powiedział, zachowanie dobrych relacji gospodarczych jest na pewno w interesie Unii Europejskiej, ale z drugiej strony to jest trudne, żeby nie dać pewnie Brytyjczykom zbyt dobrych warunków wyjścia, no bo co wtedy żeby będzie? Żeby nie zachęcać innych. Zachęcać prawda? Innych. I to jest, to będzie balansowanie na pewno i w Wielkiej Brytanii, bo tam też trzeba wiele interesów pogodzić i na scenie politycznej i utrzymać jedność Zjednoczonego Królestwa, która, jak mówiliśmy, no nie będzie taka prosta, choćby z uwagi na szkodkę, zobaczymy. Rosja krytykuje ustalenia w sprawie katastrofy samolotu pozaorowskiego nad wschodnią Ukrainą. Wiceminister spraw zagranicznych Aleksiej Mieszko poświadczył, że wyników śledztwa międzynarodowej grupy ekspertów nie można uznać, że przekonujące. Moskwa wzywa też śledczych, by uwzględnili w dochodzeniu inne dane, które dadzą bardziej obiektywne obrazy
podczas katastrofy. Jaki ton będzie to? Kilka dni temu grupa śledczych badających sprawę zestrzelania Boeinga malezyjskich linii lotniczych opublikowała raport, w którym wskazuje, że rakieta, która uderzyła w samolot, była produkcji rosyjskiej i została wystrzelona z terytorium opanowanego przez prorosyjskich separatystów. Na pokładzie Boeinga 777 było 298 osób, przede wszystkim obywateli Holandii. Węgry zapowiadają walkę z unijnymi decyzjami o obowiązkowych kwotach osiedlania uchodźców. Zapowiedział to szef dyplomacji Budapeszcie Petr Szijjártó po niedzielnym referendum zorganizowanym na Węgrzech w tej sprawie. Na miejscu oficjalnie jest nieważne, bo frekwencja była za niska. Niemniej niemal wszyscy głosujący opowiedzieli się przeciw systemowi wprowadzanemu przez Brukselę, który nakazuje rozdzielenie pomiędzy wszystkie kraje wspólnoty 160 tysięcy uchodźców. Petr Szijjártó mówił, że woli ponad 3 milionów osób głosujących na nie nie można lekceważyć. 385 milionów dzieci żyje w skrajnym ubóstwie, szacuje Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomoc Dzieciom w swoim nowym raporcie. UNICEF dodaje, że najgorsza sytuacja jest w Afryce Subsaharyjskiej i w Indiach. Szef funduszu Anthony Lake podkreślił, prezentując dokument, że to właśnie dzieci najbardziej cierpią wskutek ubóstwa. Bieda ma najgorszy wpływ na ich rozwój fizyczny i umysłowy. Synoptycy ponownie ostrzegają przed opadami w całej południowej Polsce i na Mazowszu. Szczególnie intensywnie popada na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Sporo słońca natomiast na Wybrzeżu. Na termometrach 12 stopni w Białymstoku i Warszawie, 13 w Trójmieście i Łodzi, 14 we Wrocławiu i Gorzowie, 15 w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. One mają pewną dynamikę polityczną emocji, która powoduje, że to wycofanie przebiega w takim procesie łatwo wymykającym się spod kontroli. I tego właśnie Brexit jest bardzo dobrym przykładem. Klimatyzacja jest, tak jest, panie prezesie, radio z Bluetooth jest, tak jest, panie prezesie, drzwi przesuwne są, tak jest, bogato. A czy z niską ratą? Z niską ratą, tak jest. Pojawiają się właśnie jakieś nowe... Ty, że rozkręć swój biznes na bogato z niską ratą. Dzięki szerokiej gremie modeli Forda Transit. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty na bogato wyposażonego dostawczego Forda Transit Courier. Już za 282 zł netto miesięcznie Ford Leasing opcje. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. A jeśli mogę powiedzieć jeszcze do tego pytania wcześniejszego, co to oznacza dla Polski. Bo ekonomia, ja się kapitał, zgadzam, gospodarka. 9.44, Maciej Głogowski, dzień dobry, to jest trzecia część magazynu EKG w naszym studiu. Teraz pracownik prawej, pan Janusz Jankowiak, pani Jena Orzuk, pani Anna Czerczyńska. Zdziwienia już za chwilę, ale przed zdziwieniami muszę państwu powiedzieć, co na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie i 20 na półprocentowym plusie, 1734 punkty, indeks szerokiego rynku WIG na plusie 30. Co państwa dziwi? Pani doktor, bardzo proszę, pani Anna Czerczyńska. O kontroli. Tak. Może trochę od innej, tak, jak najbardziej wiele, ale może troszeczkę od innej strony, ponieważ wydaje mi się, że te zagrożenia, o których mówiliśmy do tej pory dzisiaj, one nie byłyby może aż tak istotne czy niebezpieczne dla gospodarki, gdybyśmy mieli zapewniony wzrost gospodarczy, czyli gdyby ona się rzeczywiście mogła sukcesywnie rozwijać. No chociażby takich jak coraz niższe przewidywane świadczenia emerytalne, czy też braki w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli chodzi o finansowanie. To oznacza systemy podatkowe, które pracę, w założeniu rzeczywiście mogłyby ten system sam podatkowy usprawnić, natomiast niekoniecznie będą te służyły rozwojowi takiego podstawowej przedsiębiorczości, jak państwo wiedzą, z racji jakby kontaktu też z biznesem i tego, co robię na co dzień w Akademii Koźmińskiego. Ta część mnie najbardziej interesuje, tak, na ile ona ma przełożenie na realną gospodarkę. I teraz, jeśli pomyślimy w ten sposób, że gospodarka jest, znaczy, że jest w stanie się obronić, jeżeli się rozwija pozytywnie, no to powinniśmy też zmieniać myślenie w ramach tego, jak zmienia się gospodarka. I tutaj moje zdziwienie z dnia wczorajszego, rocznicowe znowu, czyli nawiążę do rocznicy upadku muru berlińskiego. W sytuacji de facto ekonomicznie dużo lepszej niż to było w momencie, kiedy ten mur upadł w landach wschodnich. Jak bardzo to wpływa na poczucie tych ludzi, że oni rzeczywiście poprawili swoją sytuację gospodarczą? Otóż okazuje się, że tak bardzo nie wpływa. Że niekoniecznie by to określa świadomość do końca. Tak? Pomimo, że ten byt w sensie bezwzględnym jest dużo lepszy, to w sensie relatywnym jest ciągle inaczej niż u sąsiadów. I tutaj to jest moje zdziwienie, bo nam się czasami wydaje, że pieniądze załatwią wszystko. Czyli że wystarczy ludziom poprawić warunki życia,
życia i oni rzeczywiście wtedy inaczej funkcjonują, doceniają te swoje warunki życia? Otóż tak nie ma, natomiast dużo silniejszym bodźcem jest relatywizm, czyli spojrzenie, co jest obok i stąd też tu moje zdziwienie, jeżeli chodzi o Nadę Wschodnie, natomiast też pewien niepokój takiego utraty tego mitu pracy jako tego, co nam buduje dobrobyt, bo jeżeli będziemy wskazywać na tych, którzy mają więcej w sposób enigmatyczny, czyli ten bogatszy ma zapłacić więcej, kto to jest ten bogatszy, tak? I teraz każdy zobaczy swojego sąsiada, który ma trochę więcej. To jest to zagrożenie, które jest dla mnie niepokojące, ale też jest zdziwieniem, bo wydawałoby się, że potrafimy docenić realne warunki, jakie nam się zmieniło w ciągu 25 lat. Proszę zwrócić uwagę, że jak chcesz tą perspektywę budżetową przyjmować ten dla Unii Europejskiej, gdzie Polska jest dochodzi coraz bardziej do głosu i wydaje się, że kluczowym, to nie na poziomie rosnącej konsumpcji. To są takie społeczeństwa, które są słabo rozwinięte, jeśli chodzi o dlatego też tutaj cała dyskusja o tym, jak dodatkować te fundusze, stan samozadowolenia, ale wynikający z poczucia własnej też ważności, tożsamości i swoich wkładów w taką gospodarkę globalną, to nie jest koniecznie powiązane z poziomem gospodarczym. Natomiast ci, którzy próbują doskoczyć, że Unia się zmienia i że ta Unia będzie Wielkiej Brytanii, tak zwane, goniące, nawet mentalnie, ciągle mają problem z jakimś takim, myślę, że jest za mało. Tak, według mnie za mało nie jest, bo widzimy obiektywnie, że w wielu krajach te warunki są relatywnie porównywalne. Mówi, że chce mieć dobre relacje gospodarcze z Wielką Brytanią, ale mówi się o tym wyraźnie, że nasz obywatel będzie mógł zawsze i wszędzie. Chociaż są takie głosy, które pojawiają w polskiej debacie publicznej, że powiedzmy, że na przykład, że Wielka Brytania to dla nas nawet jak wyjdzie z Unii Europejskiej, to jest to kluczowy sojusz w Europie. Z otwartymi ustami patrzą, otwartą patrzą na to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, na przykład i to mi bardzo miło, dlatego że to jest jednak potężna twierdza demokracji. Przeliczane na tle Brexitu, dyskusji o Brexicie, ta twierdza zaczyna się ruszyć, zaczyna pękać, prawda, w tej chwili olbrzymi spór o to, kto ma decydującą rolę odegrać w negocjowaniu warunków i zasad wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Jakaś tam rząd czy parlament, parlamentaryzm to jest w Wielkiej Brytanii po prostu coś, co wydawało się nie do ruszenia. Czasem premier twierdzi, że to rząd jest od tego, żeby ustalić zasady, że parlament nie ma nic na ten temat do powiedzenia. My będziemy po prostu świadkami w ciągu najbliższych 2 lat, czyli do 2019 roku, bardzo potężnych wstrząsów w skali europejskiej, również takich, które są porównywalne z bardzo, bardzo potężnym kryzysem demokracji. Tym bardziej to bardzo na czasie to pana zdziwienie. Pani premier May mówiła o wiosnie przyszłego roku, jak uruchomieniu procesu wyjścia. Nie mamy, proszę bardzo, fund jest teraz najsłabszy od 31 lat, dziś jest nawet tańszy niż zaraz po głosowaniu referendum w sprawie Brexitu. Ale giełda, proszę pana, jest najwyższa. Tak jak powiedziałem, od Wielka Brytania wychodzi lat, na to wskazuje z Unii Europejskiej, mało się tego, nie da tego procesu. Wie pan, nie ma tego odwrócić. Nie ma presji, którą normalnie na rządzący wywiera rynek. Prawda? Rynek nie ma się jakoś właśnie tam żadnego znaczenia. Ale też mam oczywiście jakieś proszę inne pamiętać, że relacje. Minister skarbu Wielkiej Brytanii może pożyczyć pieniądze w tej chwili na zero po przecinku z czymś tam na 10 lat, prawda? Nie ma żadnej siły, która normalnie w warunkach funkcjonowania sprawnego rynku wywierała dodatkową presję, prawda, na polityków. Tutaj tego nie ma po prostu, dlatego że cały ten rynek znajduje się pod wpływem tego, co się dzieje w skali globalnej. Kto dzisiaj nie ma problemów? Pani doktor Irenau, pani zdziwienie. Już nie będziemy się martwić. No ja może wyszłabym na do naszej rzeczywistości. Punktujmy raz tu i teraz. Choć zastanawiałam się nad jednym wypowiedzi Janusza, że dyplomatyczny, który potwierdza się teza postawiona przez jedną z socjolożek angielskich 20 lat temu, że oto ustrój demokratyczny w takiej formule, w jakiej on się ukształtował w zachodniej Europie, redefiniuje się i tworzy się coś nowego, co z tego wyniknie, jeszcze nie wiemy.
ale widzimy, że rzeczywiście coś się dzieje w tych zachodnich demokracji, a ona rzeczywiście przypomina, czy pan mógł sobie wyobrazić, czy państwo mogliście sobie wyobrazić, że Wielka Brytania będzie rozważała wycofanie się z konwencji o ochronie praw człowieka, tak jak to ma miejsce w tej... Po prostu to jest niewyobrażalne. A jednak... Tak jak do tej parę lat temu sobie, czy nawet miesięcy nie wyobrażam, że może jednak przegłosować referendum, że w listopadzie może Trump wygrać w Stanach, jeszcze paru rzeczy. W Europie. To może pan nie spać, uwagę, że jest jeszcze bardzo ważna kwestia dotycząca relacji między Polską i Wielką Brytanią, to jest kwestia bezpieczeństwa. Tego, bo jak postrzegamy system redystrybucji dochodów. Czy są rzeczy, które nas będą ciągle łączyć z Wielką Brytanią? Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że Wielka Brytania ma specjalne relacje z Stanami Zjednoczonymi. My byśmy bardzo chcieli specjalne relacje. Ale my jesteśmy ciągle w tej wspólnej grupie, prawda? My jesteśmy anglosasami, ale wspólnie dokonywaliśmy agresji na Indiach. Jeśli chodzi o politykę fiskalną w kraju naszym. Proszę zwrócić uwagę, że na szczycie NATO w Warszawie Wielka Brytania zawarte w strategii odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego i tego, co nawet Putin personalnie dzieje się w systemie podatkowym Rosji odpowiedzialną za ludobójstwo, prawda? No to widzimy, że program swoje, czy ta strategia sobie, a rzeczywistość sobie. Ukrainie, mam na uwadze, no to jest tak, że to wyznanie zaskakujące, wiary polskiej polityki wschodniej było wypowiadane przez ministra zagranicznych w Wielkiej Brytanii, które budzą pewien niepokój, jeśli chodzi o, czy powinien otworzy się jakby nowy wad, przedsiębiorstw, mianowicie opresyjność systemu podatkowego. A propos tego bezpieczeństwa, to jeżeli słyszę, że ci konfiskatatki lub zapadatki, czy za przestępstwa podatkowe, co prawda spotkała się propozycja ministra sprawiedliwości. Ja przed referendum w Wielkiej Brytanii byłam na nie sugerować moich wrażeń, że ministra sprawiedliwości, że Unia Europejska zagraża bezpieczeństwo Europy, w kierunku zaostrzenia czy prowadzenia konfiskaty przedsiębiorstw, konfiskaty firmy, spotkała się z krytyką, z dużą krytyką i został ten projekt złagodzony, ale mimo to zobaczymy oczywiście, jak dalej się ten temat i konfiskata firm, na przykład za rozszerzona konfiskata firm zostanie wprowadzona do kodeksu karnego przynajmniej i na pewno będzie odpowiednio wykorzystywana w propagandzie politycznej. To niebezpieczne jest także dlatego, że w przypadku na przykład niewykrycia spraw do konfiskaty firmy może dojść, bo nie będzie kogo skazać, no to trzeba skazać firmę. Projekt, czy propozycja zaostrzonej kary pozbawienia wolności 25 lat za przestępstwa podatkowe, jakkolwiek chodzą słuchy, że z tego się minister sprawiedliwości wycofał, to jednak chciałbym wrócić do historii i przypomnieć, że kara pozbawienia wolności z 5 do 8 lat za największe przestępstwa była już wprowadzona za poprzedniej kadencji rządów Nowa zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług, gdzie wprowadza się naprawdę ogromne bariery w rejestracji firm. Z jednej strony szansa dla startupów. Szansa, która mocno jest podkreślana w strategii odpowiedzialnego rozwoju, a z drugiej strony ograniczenia administracyjne i projekt ustawy o VAT, gdzie kaucja, strachy, a wręcz niezarejestrowanie w sytuacji, kiedy urząd będzie kierował się wyłącznie uznaniem administracyjnym, bo się nie będzie mógł dodzwonić do potencjalnego podatnika czy do podatnika. Jeśli się nie dodzwoni, to go nie zarejestruje do VAT. To my nie zarejestrujemy jako VAT-owca. Taka jest propozycja. Trzymajcie państwo telefony przy sobie, żeby się fiskus rozwijał zawsze, bo naprawdę może być problem. Bardzo państwu dziękuję. Nie będziemy już puentować, bo czas nasz
pobiegł ku końca. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pani doktor Anna Czerczyńska, Akademia Leona Koźmińskiego. Dziękuję bardzo, pani doktor. Dziękuję. Pani doktor Irena Orzuk, Kancelaria Orzuk-Tomczykowski. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pani Anusz Jankowiak, Polska Rada Biznesu. Dziękuję bardzo. Wydawcami magazynu EKG byli dzisiaj Tomasz Kopka, Aleksandra Dziadekiewicz. Bardzo dziękuję. Audycję realizował Adam Maciej Jeski. Również dziękuję. Teraz będą informacje. Po informacjach audycja Owczarek i Cezary Łasiczka. Maciej Głogowski, do usłyszenia. Instytucji finansowych czy przemysłowych. Niekoniecznie będą jakby częścią wspólnego rynku. Oni mogą być po prostu pewnym hubem finansowym, który będzie na przykład dostarczał różnych instrumentów finansowych na stronie Europy. Mówiąc krótko, to macie się w tym momencie degradowałbym tego lodu. Zasadni wodę, zasadni, bo tej nawet szkoda, co rozwożą. Wiaderko to dno dotyka. Odpowiadając na pytanie pana redaktora o to, która to jest teraz najważniejsza, to mi się wydaje, że to był Śródemor. I ta relacja między Warszawą a Budapesztem będą wcale bardzo ważne. A właśnie, bardzo ciekawe tematy nam się otwierają, ale o nich już porozmawiamy w przyszłej okazji. Bardzo szczęśliwski Agata Kaskolewicz, Tomasz Krzysztof Grodzka, byli moi gości. Ja tak dziękuję. Możesz liczyć na Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Zapewniam cię, że tej wiosny wszystko się zmieni. Już nastała wiosna, Werner. Absolutnie. Zrozumienie wszystkiego. Teatr Polonia w Warszawie zaprasza. Słoneczna linia. Autor i reżyser Iwan Wyrypaj. Występują Karolina Gruszka i Borys Szyc. Premiera 14 października. Poleca Radio Ekspert. Zrób zakupy. Zapraszamy na kursy po Uniwersytetu Otwartego SGGW. Dla każdego w wieku od 15 do 115 lat. Bez dyplomów, bez egzaminów wstępnych. Ucz się od ludzi z pasją. Wybierz kurs na Uniwersytecie Otwartym SGGW. Różnorodna tematyka. Każdy znajdzie coś dla siebie. Już od 200 zł za kurs. Poszerzaj swoją wiedzę. Rozwijaj zainteresowania. Ucz się i poznawaj świat z SGGW. Uniwersytet Otwarty SGGW. Wszystkim tego łęka. Wyślij w ulubie dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem informatycznym, gdyż każdy lek nie właśnie.